Witam Was, drodzy słuchacze, witam Was w podcaście Dyskusje o książkach. Jest to odcinek 82, który poświęcimy książce, która jest zatytułowana Janka, historia, której nie znacie. Autorką jest Kasia Krawiecka i dzisiaj właśnie będę rozmawiać z autorką. Witaj, Kasiu. Witam. My już rozmawialiśmy krótko o Twojej książce w podcaście Historia dla dorosłych, bo Twoja książka porusza, jest to w zasadzie, jak gdyby się określiła, czy to jest pamiętnik babci, czy to jest biografia babci, autobiografia? To może jedno i drugie, bo są elementy, wszystkie elementy, które potrzebujemy, są elementy retrospekcji i no, nie odpowiem na to pytanie, bo ono jest za trudne. Tak, no jest trudne, jest. Ja bym powiedział, że to jest pamiętnik, trochę autobiografia, ale później w drugiej części książki są wiersze i niektóre wiersze to ponownie babcia przy pomocy poezji omawia znowu te same rzeczy, na przykład opisuje, jak się żyło tam na Wołyniu wcześniej, nie? Także mamy i prozę, i poezję tak. W tej książce. Twoja książka, tak jak mówiliśmy tu już w poprzednim podcaście, może damy też tutaj linka w notatkach, gdyby ktoś chciał tamtą rozmowę też posłuchać. Twoja książka porusza taki trudny temat tragedii na Wołyniu, którą często się nazywa wręcz rzezią wołyńską i przez wiele lat to było ukrywane w historii, w czasach komunizmu. Później to było odkryte i patrzyliśmy na Ukraińców tak dość negatywnie właśnie przez pryzmat tej rzezi wołyńskiej. Później Ukraińcy przyjechali do nas do pracy i pewnie wielu Polaków patrzyło na nich właśnie przez pryzmat tych pracujących Ukraińców. W tej chwili nagrywamy to, ja może powiem, jest 13 czerwca 2022 roku, czyli jest już 3,5 miesiąca trwa wojna na Ukrainie. Polska bardzo pomaga Ukraińcom i dzisiaj patrzymy na Ukrainę przez zupełnie inny pryzmat jakby. I takie trudne pytanie, które też omawialiśmy w tamtym podcaście, ale jeszcze raz ci je zadam. Czy nie powinno się dzisiaj wspominać o tej tragedii wołyńskiej? Niektórzy mówią, że nie, bo na przykład ci trolle Putina, oni wykorzystują tą tragedię, bo niejako chcą jakby skłócić Polaków. Chcą sprawić, żeby Polacy przestali pomagać Ukraińcom, bo przecież dlaczego pomagacie Ukraińcom, oni kiedyś mordowali. Czy uważasz, że należy pominąć właśnie... Chciałabym zacząć od tego, że to nie jest książka polityczna i ostatnią rzeczą, którą bym chciała, to wykorzystywanie jej do tego celu. O Wołyniu, a także o innych tragediach, które się dzieją na świecie, nie tylko w Europie, należy mówić. Należy, tak jak Niemców rozliczono za wojnę, mieli ogromne kary pieniężne, ale oni nie wnoszą tego wstydu, tego bycia. Oni odbyli swoją karę, powiedzmy, tak? Nie są ofiarami. A my Polacy jednak uważamy cały czas, że jesteśmy pokrzykodowani. Nie wiem, czy zauważyłeś, Piotrze. Tak. Chciałam też jeszcze powiedzieć, żeby zamiast używać kontekst Wołynia do dzielenia, niech to będzie nasza lekcja, niech ten temat nas łączy, żeby on się już nigdy nie pojawił, bo media mają taką fantastyczną umiejętność, no, oczywiście też od tego są, by dzielić ludzi, by polaryzować, by programować i to powoduje właśnie sytuacje i tragedie, które mają miejsce. Więc należy mówić o Wołyniu. Równocześnie trzeba pamiętać, że dzieci, na przykład ukraińskie, nie są winne temu, co się stało 3 pokolenia temu. Tak. Bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś, bo właśnie o tym dzieleniu, że media nas dzielą. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym, że w tamtym okresie, czyli w okresie II wojny światowej, Wołyń najpierw zajęli Rosjanie,
i oni, wydaje mi się, chcieli chyba skłócić Polaków właśnie z Ukraińcami. Potem te tereny zajęli Niemcy i oni podobnie, wydaje mi się, jest taka stara zasada rzymska: dziel i rządź, czyli jak twoi poddani podzielisz ich na grupy, to łatwiej będzie nimi rządzić. I wydaje mi się, że można chyba zrzucić część przynajmniej odpowiedzialności na to, co się wydarzyło, na te scysje ukraińsko-polskie, właśnie na najpierw na Rosjan, później na Niemców, którzy zajęli tamte tereny wtedy, nie? Tak, mam przyjaciółkę Ukrainkę, która właśnie powiedziała, że to też właśnie chyba w książce jest powiedziane, że partia, która napadła, która zaczęła mordować Polaków, a chociaż nie tylko Polaków, była bohaterami. Dlatego, że oni byli pierwszą partią, która pokazała, że warto być dumnym z tego, że jest się Ukraińcem. Co prawda oni się posunęli za daleko, jednak jak u nas jest teraz Polska albo w Wielkiej Brytanii, Great to be British, i to jest taka, o tym się mówi i wobec tego tutaj się bardzo dużo, a nie wiem jak to powiedzieć, bardzo dużo manipulacji jest z tym związanych. Tak samo tutaj wydaje mi się, że została mnóstwo manipulacji, i właśnie Ukraińcy, wydaje mi się, że mieli taką iluzję władzy. A to była tylko iluzja, prawda? Bo to, co wykonali Ukraińcy, nie Rosjanie nie musieli tego robić. Dokładnie, dokładnie. Oni tak się posłużyli rękami jakby Ukraińców tutaj, nie? Tytuł książki, którą ty napisałaś, ten tytuł początkowo brzmiał Janka, powieść nie tylko o Wołyniu. Teraz książka jest zatytułowana Janka, historia, której nie znacie. Czy ta zmiana została podyktowana tym, że ty chciałaś może troszeczkę odejść od tego tematu Wołynia i pokazać, że to właśnie jest ta historia babci, a ten Wołyń jest tylko epizodem jakby w jej biografii? Tak, razem z wydawcą Janki, z Moniką Holkę, zdecydowałyśmy, żeby zmienić tytuł. Moim celem jest to, by zainspirować każdą osobę do odszukania w sobie odwagi do znalezienia swojej własnej historii, by znaleźć własne korzenie. I to nie jest książka o Wołyniu, to jest książka o babci, a babcia jest skarbnicą wiedzy i każdy z nas ma krewnych, niektórzy żyją, niektórzy nie, ale do tych, którzy żyją, to jest moment taki, by z nimi porozmawiać i wyciągnąć z nich informacje, które są ważne, bo za 20 lat te informacje mogą być bezcenne, i to może nie być możliwe za kilkanaście lat, a to jest tak proste przecież, prawda, teraz, na wyciągnięcie ręki. Tak, dokładnie, dokładnie. Ja, jak patrzyłem na Lubimy czytać, to tam książka cały czas ma stary tytuł. Chyba ciężko jest zmienić, nie? Na Lubimy czytać tytuł na nowy. Ja nawet nie zagłębiałam się w to za bardzo, bo no chyba trzeba będzie zmienić. Albo dodać nowy i po prostu dać wyjaśnienie, że to ta sama książka. Tak. Tak, bo to jest mylące, Ale prawda? tam chyba można dodać inną edycję, tak chyba to się wydaje, bo czasami na przykład jakaś książka wychodzi z nową okładką, po nowej jakiejś zmianie, także czy na przykład jak są tłumaczone książki, to w nowym tłumaczeniu, nie? A tak wspominam o tym, gdyby ktoś z naszych czytelników, gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał znaleźć tą książkę na Lubimy Czytać, to ona tam jest jeszcze pod starym tytułem, chyba że w międzyczasie już zdążysz zmienić. A może Piotr, bo ty przeczytałeś Jankę, to jeśli ty będziesz chciał zostawić parę słów o książce, możesz wpisać i wtedy już będzie wiadomo, że o, Piotr, to twoje. Tak. Na pewno napiszę i to na pewno dam linka do naszej rozmowy tutaj. Poruszyłaś taką bardzo ciekawą rzecz właśnie o tym, żeby dzieci uczyć tego, co było w przeszłości. Ale jednak, kiedy starzy zaczynają rozmawiać o tym, jak to było za naszych czasów, to młodzi bardzo często nudzą się, nie?
I. Oj tak. Przepraszam, ja się ostatnio złapałam na tym, gdy powiedziałam mojej córce, a ja w twoim wieku, i wtedy, o nie, to już. Tak, przychodzi taki wiek właśnie, nie? I teraz, bo książka naprawdę jest bardzo ciekawa. Ona, tak jak mówiliśmy, jest nie tylko o Wołyniu, bo opisuje po prostu, babcia opisuje prozą i poezją, jak się żyło tam na Wołyniu, w tych wioskach, jak ludzie ze sobą współpracowali. Oczywiście tragedia wołyńska, później też roboty w Niemczech, później życie na ziemiach odzyskanych w Polsce, jest dużo takich rzeczy. I powiedz mi, jak właśnie napisać czy opowiedzieć dzieciom w taki ciekawy sposób, żeby chciały słuchać? Zadajesz bardzo trudne pytania dzisiaj, wiesz? Nie ukrywajmy, rzeczywistość naszych dzieci jest zupełnie inna i za 20 lat jeszcze będzie inna. Początkowo napisałam tą książkę dla mojego syna, żeby, chociaż dziś nie jest zainteresowany historią, pewnie mam nadzieję, że przyjdzie kiedyś taki dzień, że się zainteresuje tym tematem. Jeśli nie, to trudno, ale jeśli się zainteresuje, to proszę, synu, tu masz materiały, to jest na wszystko na wyciągnięcie ręki. Tak, młodzież żyje w internecie i może warto byłoby zrobić to w formie projektu. Więc jeśli na przykład my jedziemy do Polski albo babcia przyjeżdża do nas, kamera, ty obsługujesz, ty robisz to, ty robisz herbatę, i po prostu przez zabawę zbierać elementy drzewa genealogicznego albo, bo tutaj możliwości są nieograniczone i tak naprawdę wszystko zależy od nas, bo tak samo, gdy dokumentujemy teraźniejszość, ona kiedyś też będzie historią, prawda? Więc może też warto dzieciom wytłumaczyć ten koncept. Wasz telefon, nagrywaj, co popadnie, nagrywaj mnie, zrób ze mną wywiad i może to w ten sposób, bo jednak jak dziecko ma się utożsamić, gdzie ma zupełnie inną świadomość z tym, że ktoś kogoś zabił, gdzie śmierć jest na każdym kroku, na przykład gdy się ogląda Fortnite albo gdy są gry pełne, to może właśnie może przez ten pryzmat też warto porozmawiać, prawda? Ale też posunęłabym się też do stwierdzenia, że wielu dorosłych uważa, że historia z jednej strony jest niepotrzebna, że ich to nie interesuje. Wielu z nich ucieka, bo jest w niej dużo bólu. Mało kto zdaje sobie sprawę, że traumy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kilka lat temu naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. Szczurom dawali do wąchania kwiat wiśni i w tym momencie rażono ich prądem. I co możemy sobie wyobrazić, one bardzo szybko zaczęły się bardzo bać tych kwiatów. Następne pokolenie tych szczurków, gdy tylko pokazało im się kwiaty wiśni, to one miały ataki paniki. Czyli reagowały tak samo, chociaż nie miały pełnego takiego, nie doświadczyły pełnego obrazu. I tak samo jest właśnie z nami. Właśnie tak samo jest z naszym pokoleniem, z pokoleniem moich rodziców. Bardzo wiele, nawet pobieżna znajomość historii albo znajomość naszego rodu może być takim punktem startowym do uleczenia rzeczy w nas. Nawet jeśli myślimy, że nic w nas nie jest, nic w nas, wszystko z nami dobrze, tak? Jest tak, że nawet jak na przykład powąchamy jakiś olejek i w ułamku sekundy wiemy, że o, moja babcia używała takiego, o, albo to ciasto, pamiętacie, jakie to było dobre ciasto? I tak działa nasza podświadomość. Gdy ją zaczniemy je pytać, to przychodzić nam odpowiedzi i znajomość naszego rodu, porządku w rodzie, albo tego, co się działo, może być takim punktem startowym do
do leczenia traum, depresji, chorób, niszczących przekonań. I tutaj mamy mnóstwo narzędzi, które mogą nam do tego posłużyć. Mamy Recall Healing, o którym wspomniałam tylko w książce. Mamy ustawienia healingerowskie, mamy pracę z wewnętrznym dzieckiem, pracę z lustrem, pracę z podświadomością, przekonaniami, oczyszczania różne energetyczne i mamy oponopono, więc tych narzędzi jest mnóstwo po to, żeby odzyskać spokój, bo też dużo ludzi ma mnóstwo takich anxiety, czyli napadów paniki, strachów. Więc to wszystko jest powiązane z naszymi przodkami. I tak, i to nie tylko mówimy o dzieciach. Tak. To no, poruszyłaś bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Rzeczywiście, jakieś traumy, które my przeżyliśmy, my możemy to przenieść na dzieci, ale bardzo mi się też podobało to, co powiedziałaś, jak to zrobić. Czyli wspominałaś o tym, żeby bawić się, że zrobić jakąś zabawę z dziećmi, żeby na przykład one nagrywały wywiad z babcią, czy robiły jakieś rzeczy. I druga rzecz. To, co mi się podobało, to, że przygotować coś dla dzieci, bo być może one teraz nie chcą słuchać, ale być może dorosną i kiedyś skorzystają z tych materiałów, nie? Tak więc to wydaje mi się, że także warto chyba coś nagrać, czy zapisać, tak jak w Twoim wypadku, i po prostu dzieci kiedyś będą miały możliwość skorzystać z tego, nawet kiedy już odejdą, na przykład babcie, dziadkowie, prababcie i tak dalej, nie? Tak więc, ale na pewno warto to zrobić, nie? I w związku z tym właśnie mam takie kolejne pytanie. Ty już wspominałaś o tym podczas naszej rozmowy, ale w książce też mówisz o Brexicie, bo Wołyń był wielokulturowy i był tolerancyjny do pewnego momentu, czyli byli Polacy, byli Ukraińcy, byli Żydzi, no było tam dużo nacji i one żyły dość zgodnie. Jednak w pewnym momencie doszło jednak do tej tragedii tam. Czy ty obawiasz się, no bo ktoś powie, że no tutaj w Anglii no to jest niemożliwe, żeby doszło do takich rzeczy. Czy ty masz taką wizję, że to byłoby możliwe, czy obawiasz się tego, że Brexit obrazować coś, że coś takiego wydarzy się w przyszłości? Punkt kulminacyjny Brexitu już minął według mnie. I wielu z nas miało okazję się przekonać, jak. To też jest troszkę inaczej, bo Polacy i Anglicy mają inny sposób komunikacji. Polak, jak coś mu się nie podoba, to Tak, ja powie. to zostawię. Kochani, wiecie, jak to jest. Jak Polacy się kłócą, prawda? A o Anglicy są bardzo powściągliwi, bardzo dyplomatyczni i tak naprawdę bardzo często ciężko jest się dowiedzieć od nich, co myślą, bo boją się konfrontacji. Polacy się nie boją konfrontacji i pewnie dlatego my sobie wszędzie poradzimy. Ale właśnie. Gdy naród jest bardzo posłuszny, bo mamy to w naturze, że my nie jesteśmy posłuszni, bo zawsze musieliśmy z kimś walczyć, albo o coś walczyć, albo być przeciwko komuś, albo chować się przed kimś. Anglicy nie mieli tego. Mieli może dwie, trzy bitwy. Oczywiście, no przecież gdyby nie oni, to według nich to drugiej wojny by nikt nie wygrał. Ale to już zostawię. Straciłam wątek. Ale właśnie jeśli chodzi o Brexit, jak łatwo posłuszne społeczeństwo jest manipulować. I w takich momentach właśnie też mieli iluzję kontroli, iluzję władzy. I wtedy pokazali, co tak naprawdę myślą. Tak samo jak Ukraińcy pokazali, co tak naprawdę myślą, tak jak. Dla Anglików wielu Polaków jest robolami zwykłymi, tak, a Ukraińcy byli dla nas. Tak się traktuje, że wszystko, co jest na zachodzie, to jest lepsze, a jak coś już jest bliżej wschodu, to już jest gorsze, tak? Więc ja tutaj odnajduję pewną analogię, ale uważam, że Brexit
nie ma takiego niebezpieczeństwa, bo to już minęło. Tak. Chociaż i patrząc teraz na to, co się dzieje w Irlandii, bo w Irlandii był spokój, bo zarówno ta północna angielska Irlandia, jak i ta południowa Irlandia irlandzka były obie w Unii. W tej chwili tam są straszne problemy. Niektórzy ludzie obawiają się, że Brexit może tam doprowadzić ponownie do takiej, nie wiem, jakiejś wojny domowej, do zamachów, tak jak to było jeszcze. Ty pamiętasz pewnie, kiedy IRA jeszcze robiło zamachy, nie? Tak. Bo dzisiaj to się głównie zamachy kojarzą z arabskimi terrorystami, ale był taki okres, kiedy to IRA podkładała tych bomb sporo, nie? Tak, i nawet w latach 90. w Irlandii były przecież wojny religijne, gdzie u nas to pamiętamy chyba czasy krzyżaków, a tutaj to się działo w latach 90., jak mamy nawet ten zespół Cranberries, to przecież oni bardzo, bardzo w swoich tekstach mówią o tym, prawda? Ja akurat kiedyś bardzo lubiłam The Cranberries i myślałam, że oni śpiewają takie fajne piosenki, a później jak zobaczyłam kontekst, to się przestraszyłam. Tak, szczególnie ta piosenka Zombie, nie? Nie z kolei. W tym wstępie jakby mówiłaś o tym zagrożeniu przez imigrantów. Tam też jest ta kwestia tego Wołynia. To też była kwestia tych właśnie, nie wiem, mi się wydaje, że Ukraińcy traktowali Polaków, którzy tam mieszkali, jako imigrantów, chociaż Polacy tam mieszkali już od pokoleń. Zresztą to samo Żydzi, którzy tam byli, a jednak te dwie grupy zostały tak ostro potraktowane, nie? To chyba nie jest możliwe, żeby się to tutaj w Anglii przekształciło w przemoc, ta niechęć do imigrantów. Wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii nie byłoby w takiej kształcie, gdyby nie imigranci, prawda? Gdyby nie to, że wielkość, może to jest złe słowo, ale ta ich moc powstała z tego, że podbijano inne kraje. Więc osoby, które są Brytyjczykami, 2 pokolenia temu, 3 pokolenia temu były innej narodowości, więc tu jest tak, ten bycie emigrantem, ta różnorodność jest wpisana w brytyjskość. Tak. I wydaje mi się, że to się tu nie wydarzy. Tak. Ja może Czy jestem optymistyczna? Aha, nie, to myślę, że tak, nie? Ja wspomnę jeszcze raz, że nagrywamy to 13 czerwca 2022 roku i w tej chwili właśnie wszedł taki przepis odnośnie wydalania tych nielegalnych imigrantów, którzy mają czekać na wizę, czyli na jakby pozwolenie na przykład na azyl, nie będą czekać tutaj w Anglii, tylko będzie się ich odsyłać do Ruandy, nie? Proszę. To zostało zaskarżone, ale w tej chwili pierwszy transport tych nielegalnych imigrantów popłynie czy poleci do Ruandy i tam po prostu będą czekać zamiast tutaj w Anglii. W ten sposób Anglicy chcą zniechęcić imigrantów, tych nielegalnych. A jeżeli chodzi o tą legalną imigrację, to chyba tak jest, że po wyjściu z Unii Europejskiej nie ma tych imigrantów, co się odbiło, nie wiem czy u was też, co się odbiło tutaj na NHS, czyli na służbie zdrowia, bo jednak w służbie zdrowia pracowało bardzo dużo emigrantów i w tej chwili chyba trochę ich brakuje, nie? W każdej gałęzi tutaj w Wielkiej Brytanii brakuje pracowników. To chyba z jednej strony Anglicy sobie strzelili w kolano, chociaż z drugiej strony niekoniecznie, bo to można to rozważać na różne sposoby. No nie da się ukryć, że pan premier Johnson ma niesamowitego farta, bo Brexit został przykryty i wojną, i pandemią. I ciekawe, co przyjdzie następne. Tak. No w tej chwili właśnie ponownie było tam wotum, znaczy ten Nieufności, tak. nieufności, ale znowu udało Tak. mu się przeżyć to. Także. Kto go zastąpi? Jaka jest tam alternatywa? Tak. Dobrze, słuchaj, wracając do książki. Czyli książka jest o twojej babci, jest o tym, co ona przeżyła podczas wojny, po wojnie, potem jak żyła właśnie na tych ziemiach odzyskanych. Mi się bardzo podobało
To, co ona napisała na stronie 75, wynotowałem sobie taki cytat, nawet dodałem ten cytat, jest na Lubimy Czytać, do twojej książki, że do mój ulubiony. Twoja babcia tam pisała o swojej rodzinie, że jej brat wyszedł, że się jej brat się ożenił, potem ona wyszła za mąż i tak to podsumowała. Byliśmy wszyscy na jednej wiosce, święta spędzaliśmy razem, byliśmy szczęśliwi. Nic nie trwa wiecznie, gdy to piszę, wszystko poszło już na tamten świat. Jedyna pamięć pozostała. I chciałem cię zapytać, jak ty rozumiesz te słowa? Jedyna pamięć pozostała. Żeby pamięć pozostała, należy włożyć to w wiele wysiłku i jak pewnie zauważyłeś, media robią wszystko, żeby to było, żeby prawda bardzo często jest zakłamywana i dlatego tak ważne jest dokumentowanie teraźniejszości i zbieranie informacji od naocznych świadków, bo i wyciąganie tej prawdy, bo jej niedługo może nie być. Tak jak przed chwileczką ci powiedziałam, to teraz jeszcze raz przytoczę. Niedaleko mojego domu jest ściana, taka może 10 metrów na 5 i rósł tam bluszcz. Ktoś usunął, no wiadomo, że trzeba było to zmodernizować, odcięto korzenie i wyschły gałęzie, później usunięto liście, gałęzie, zostały jakieś właśnie kawałeczki tego, oczyszczono ścianę, zagruntowano ją, pomalowano i teraz już nikt nie będzie wiedzieć. Jeśli ja tu mieszkam od 7 lat w tym domu i wiem, że tam ten bluszcz był, ale jak ktoś będzie przejeżdżał i będzie patrzył na ścianę, nie będzie miał pojęcia, że tam coś na tej ścianie było, chyba że coś nowego wyrośnie. I tak samo jest z naszymi korzeniami. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby było zapomniane to, co jest tak naprawdę ważne, fakty, bo zmanipulować kraj albo nadać mu inny ton jest bardzo łatwo. Podzielić ludzi jest bardzo łatwo. Znaleźć na kogoś paragraf jest bardzo łatwo. A jeśli jedność w ludziach jest wtedy, gdy wiedzą, kim są. Może nawet nie musimy wiedzieć, w którą stronę idziemy, ale ważne jest, skąd jesteśmy i kim jesteśmy. I gdy mamy to poczucie jedności, to wtedy z tego się bierze siła. I nie wiem, czy zauważyłeś, Piotrze, w czasie pandemii ludzie, gdy się spotykają, wymieniają się energią. Tak? Czują się szczęśliwsi, gdy rozmawiają ze sobą twarzą w twarz. Gdy ludzie są w odosobnieniu, zaczynają się martwić, zaczynają panikować, zaczynają słuchać rzeczy, których przeważnie by nie słuchali, gdy są w poczuciu zagrożenia. Dlatego trzeba mieć korzenie, żeby mieć spokój w sercu. To jest ważne, nie? Mi się w ogóle w tym fragmencie bardzo podoba to, bo twoja babcia, oczywiście ktoś mógłby mieć tam pretensje do gramatyki czy do pewnych słów, które twoja babcia używa, bo to był jednak polski tamten kresowy pewnie, ale mimo wszystko bardzo dobrze pisała, nie? Mnie w tym fragmencie bardzo uderza ta zmiana. Bo tutaj byliśmy wszyscy w jednej wiosce, święta spędzaliśmy razem, byliśmy szczęśliwi, i tu nagle nic nie trwa wiecznie, gdy to piszę, wszystko poszło już na tamten świat, jedyna pamięć pozostała. Czyli ja to rozumiem, że babcia chyba myśli, że nie wiem, czy taka jest prawda, ona chyba była jedną z młodszych, nie? Że chyba wymarło to pokolenie jej rodzeństwa i jest tym ostatnim właśnie pomostem jakby pomiędzy tamtym światem a tym naszym i może nam przekazać tą pamięć, nie? I tak jak się w sztafecie przekazuje pałeczkę. Tak, to jest bardzo dobre określenie. Babcia jest bardzo pogodną babcią. Z tego, co na przykład ja obserwuję. Ja wychowałam się nad morzem pod Koszalinem i z babcią miałam taki bardzo ograniczony kontakt, więc ja jej tak nie znam. Opinie są różne, zależy, kto był blisko, kto był daleko. Nie można zaprzeczyć, że babcia zawsze się uśmiecha, zawsze była pogodna i zawsze jest pogodna. Mimo tego, że ma 20 lat, przepraszam, 93, co ja mówię? 93 i już zaczyna jej zdrowie pozwalać na coraz mniej. Dalej się uśmiecha i ta życzliwość jest widoczna.
Tak. Na okładce jest uśmiechnięta babcia właśnie. I to jest taka babcia nasza. Tak, na swoim ganku. Super. Słuchaj, bardzo chciałbym Ci podziękować, Kasiu, za to, że znalazłaś czas i że my mogliśmy porozmawiać o Twojej książce i o książce Twojej babci też. Tak, ja tu jestem pośrednikiem w tej książce. Nie zobaczysz mnie w tej książce, ja się za nią schowałam, bo to jest, ja jestem tylko pośrednikiem i ta książka ma być takim zapalnikiem, że wykręcisz numer do swojej babci, do cioci, albo nawet do mamy, albo do kogoś, kto wiesz, że może coś wiedzieć i że zaczniesz pisać swoją własną historię, że zaczniesz odkopywać i mam nadzieję, że mi się to uda. Tak. Ja myślę, że ci się udało, nie? Na pewno zachęciłaś wielu czytelników do tego, żeby porozmawiali, jeżeli ich przodkowie żyją jeszcze, właśnie opisali, no jak świat wyglądał wcześniej, nie? Tak, okazało się też, że kilka osób, które przeczytało Jankę, też wydawało wspomnienia swoich rodzin. Więc i też miałam właśnie panią, która zadzwoniła i mi pani Kasiu, pani bardzo dziękuję, wzięłam moje dzieci, zrobiliśmy drzewo genealogiczne. Czy można prosić o coś lepszego, o coś piękniejszego, gdy się inspiruje innych ludzi do rzeczy, które były dla nas trudne, bo pewnie zauważyłeś, że ja chyba też o tym w książce powtarzam i Ada Johnson mówi, Kasia przez, bo Ada pomogła mi w redakcji Janki i bardzo ją pozdrawiam, bardzo jej za to dziękuję. Ona właśnie mówi, Kasia, przestań przepraszać, że ty piszesz tą książkę, bo dookoła tego było tak ogromne tabu. U nas w rodzinie nikt o wojnie nie mówił i było mi bardzo ciężko i pewnie gdyby nie Ada i gdyby nie pewne rzeczy, które też znajdziecie w książce, tak nie powstałaby Janka nasza, a jest. Tak. I zachęcamy do przeczytania. W notatkach oczywiście podamy link do Lubimy Czytać, też do książki, a także do Twoich tutaj social mediów. Dziękuję Ci bardzo. Dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za wysłuchanie do końca i do usłyszenia. Do usłyszenia. Tak, teraz wychodzi nam antologia i jestem na ostatniej prostej, żeby napisać, właśnie już kończę drugą książkę.